Dopiero 35. A to już ta sprytnie zamontowana kamera pokazywała nam Piotra Żyłę. I oto on, Wiślanin. Doświadczony, 33 lata. Ileż to my już razy go oglądaliśmy w zawodach Pucharu Świata. Już za moment ruszy Żyła. Przypomnę, że prowadzi cały czas Dawid Kubacki. A jak na to odpowie Żyła? Wczoraj żartował, dałem Mustafowi wygrać kwalifikację. No zobaczmy, jak odpowie na skok Kubackiego w konkursie. Popatrzmy, Piotr Żyła. Walczy, walczy o odległość. I to jest udany skok Polaka. Żyła w swoim stylu, zbliżył się do zeskoku. Też mogliśmy się chyba obawiać, że będzie krócej, ale jest 136 metrów. Warunki nie były zbyt dobre, zbliżone do tej próby Kubackiego. Dwa punkty będą zabrane ze względu na wiatr. Tu widzimy lądowanie, lekko zachwiane, ale zadowolenie trenerów. To jest na pewno tutaj kluczowe. Trzecie miejsce. Kubacki, Sato, Żyła. Tak to wygląda na trzy skoki przed końcem pierwszej serii. A dodajmy, Mateusz, że na miejscu 9 ex aequo Andrzej Stękała i Klemens Murańka. Cała szóstka Polaków w serii finałowej. I to na znacznie z 11 będzie się już odbijał Piotr. A zatem już na starcie dodatkowych 11 punktów, no ale niższe prędkości na progu i trzeba będzie sobie tutaj przy tych niższych prędkościach poradzić z tym, aby przelecieć nad bólą i poszybować jak najdalej. Wiatr pod narty około pół metra na sekundę, tutaj niewiele się zmienił, chociaż widzimy teraz przez moment na czerwono, tam nawet zapalił się ten wskaźnik. Jest zielone światło, jest sygnał od Michała Doleżala, Piotr Żyła już na rozbiegu. Dynamicznie na progu, położył się na nartach. Koryguje ten lot i ładnie, bardzo dobry skok Piotra Żyły. Nie jest do końca zadowolony, widać, że są jeszcze rezerwy, że mogło być lepiej, ale nie było źle Piotr. Bardzo regularny na początek tego sezonu. Piąty w Wiśle przed tygodniem, piąty wczoraj w kwalifikacjach, tutaj czwarty po pierwszej serii, a teraz skacze 137 metrów z tej obniżonej platformy startowej. 11 punktów dodane więc na starcie, wiatry 0,4 metra na sekundę pod narty, odjętych nieco ponad 4 punkty z tytułu wiatru. Maciej Maciusiak, Michał Doleżal zadowoleni z tego skoku. 137 metrów, no i czekamy na noty. Coś tutaj sędziowie się spóźniają. Jak ta klepsytra jest, napełniła się do samej góry. A zatem Piotrek prowadzi 294,1 punktu. Wyprzedza Halwa.